Cześć, Urgot z tej strony. Tak jak ostatnio robiłem materiał na temat nowej gry z Zixem, tak tego samego dnia i w momencie nagrywania tego materiału nie byłem świadom, że Rito w sumie wypuścił od razu też Ruined Kinga, co mnie trochę zdziwiło. I zrobiłem ankietę na Discordzie, na którego serdecznie oczywiście zapraszam, czy robić materiał z Ruined Kinga. I wszyscy napisaliście, że tak. Ogólnie motyw fabularny jest taki, że w sumie Viego się tak nafidowało, że trzeba pięciu chłopa, żeby go położyć spać. Sam nie wiem, czy mam pokazywać taka scenki, czy po prostu po trochę scence coś gadać i mówić, o co chodzi. I killed his men. I watched Gangplank die. Gangplank nie żyje? Wedle lore? Myślałem, że jakby każdy z czempionów w Lidze Legend sobie żyje, a i się trochę zdziwiłem, przyznam szczerze. Tak jak grasz sobie czempionem, który kanonicznie nie żyje. Barwiek pewnie zaraz tutaj przyjdzie do komentarzy i mnie wyjaśni. Ale animacja chodzenia, a się wozi. OMG, gram MF-ką. Co to jest? Czajcie? A tym szczelam do ludzi. Ogólnie z tego co kojarzę, to sam gameplay będzie skupiał się na walce turowej. Co mnie trochę martwi, biorąc pod uwagę fakt, że jest bardzo mało gier, które sprawiły, że walka turowa jest jakby ciekawa. Jedyne dwie, które zrobiły to naprawdę ciekawie, to jest Undertale i Paper Mario. Reszta to jest taki nudy. A mogę to rozjebać? A nie, mogę to po prostu potwierać. Trochę mnie to bawi, biorąc pod uwagę, że ona pewnie tutaj na co dzień mieszka. I trzyma w jakiejś... Co to kurwa jest? W jakiejś wazie przy kominku 3 złote. Przejdzie, wiecie, na chacie, w takich najbardziej turbo miejscach z dupy, porozkładany hajs. Przykładowo w szafce ze skarpetkami trzymacie 2 złote tak na czarną godzinę. Ogólnie zawsze mnie to trochę bawiło w RPGach wszelkiego typu, że ludzie trzymają różne rzeczy w miejscach z dupy. O, a w holu postawię 2 wazy, a w nich schowam 5 złotych na kebaba. Co za narcyz, swój własny portret ma w ogóle w holu. Ale złowrogi Gangplank, Jezu Chryste. Ale jej się oczy świecą, co jest? Ha, czyli to jest jej stara tutaj na tym portrecie. O-o. Oh yeah, dobra. O, to brzmi jak spoko umiejętność. 6 strzałów. O kurwa, ale napierdziela. Bong. Tapped. Nie wiem co to znaczy, to jest jakiś chyba status śmieszny. I my w tym momencie... Hops! O, dobra, to było Kill Miss Fortune, to jak w tej grze komputerowej. Dobra, randomly 6 shotów, no to wiadomo, że chyba w tego typa pójdzie. Kurde, prawie zdech. Okej. Okay. Uuu, ale w pizdę dostał. Very nice, dobra. Już mam większą hydratę niż w lidze. 41 hajsu, jakaś esencja śmieszna i ona XP. Ma 9 level na start, troszkę dziwnie. W sensie, dziwniejsze by było, jakby miała pierwszy, biorąc pod uwagę, ile już przyszła. Przecież mu wyjebałem kryta za 400, co on żyje jeszcze. Bardzo mi się podoba, jak na przestrzeni tej całej walki po prostu sobie stali z tyłu i patrzyli. W imieniu Polski Podziemnej jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. O kurwa, co ona zrobiła? Tutaj pykę jej wbije na chatę. Co jest? What the fuck? Dobra, najpierw sobie walniemy Fancy Footwork, żeby być tanki, bo to jest jakiś skurwol. Strzelimy mu z loftapa. Krytyk za 18. Co to za żałosne w ogóle tej praktyki? Pa, i znika. Dobrze, że duch miał przy sobie pieniądze. Ciekawe, co chciał za nie kupić. Strasznie mnie cieszy to, jak Riot Games się odpaliło z tymi grami. Czy wychodzi ta przygodówka z Eko, w sensie platformówka, przygodówka z Nunu. To jest nawet logiczne, że ona zaczyna z jakimś tam levelem. Aż to w sumie mówiłem, wyraźnie. O, o, kurwa, spierdalam. Mogę go strzelić, zanim się zacznie walka? W sumie mogłem. Ej, coś się tutaj dzieje. Tu jest jakiś ziomek zły. O, no i Rafael, mój ulubiony champion z League of Legends. Co, co, co? Ej, ona mi snęła? Naprawdę? Wow. A, bo się nazywa Miss Fortune. Jak ona wymówiła? Ilowi? Ilowi? Czy ona ma afrykański akcent? Why are you running? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba fakt, że mogę napierdalać tych ludzi, oni sobie nic z tego nie robią.
Bardzo mi się podoba, że to jest jakieś kurde miejsce, chleb rybny. Ona sobie po prostu podchodzi do skrzynek i zabiera stąd, co tam chce. Zastanawiam się, czy w ogóle jakby robić z tego taką, wiecie, serię, że będę przechodził całą grę po kolei. Biorąc pod uwagę, że tu jest dużo czytania i dużo słuchania lore. Ty kurde, tu jest jakiś jordel. Jestem Ilaoi, truth bearer of Nagakaboros, champion of the Buruki. Sure, lady. And I'm the River King, Tom Kench. Buzz off. Bardzo mi się podoba, jak ona chodzi z tą taką dojebaną kulą wszędzie po mieście. Mijasz jakąś babę na ulicy, która idzie z jakąś taką metalową kulą, z której wstają macki. O co chodzi? O kurw. Ale wyjebała mu gonga. Ty weszli w nią, zjadła ich. Jakiś proszek, tak mogę zajebać? Bo tak chodzi, wkurwiony. Ty, lol. Jest tam jakiś bonus? Ej, dobrze, da się, fajne. Ładnie jest zrobiona ta gra, w sensie... Jakby interfejs i w ogóle wszystko jest jakby takie bardzo przejrzyste, ładne w ogóle, sympatyczne dla oka. Bardzo szanuję Rito, bo widać, że oni się przykładają do tych gierek pobocznych. Nie jest, że tak, o, wypuścimy jakiegoś gniota, ludzie kupią, bo jest Riot Games i wywalone. Że... LOL, mogę sobie rozwijać każde ze skilli oddzielnie, fajne. Dojdziemy do Pykę, pobijamy się z nim, on nam, do nas dołączy do drużyny i chyba skończymy na tym. Ilaoi sobie naspawnił macek w międzyczasie, a potem jak się zacznie kolejna fala, to po prostu typa rozjebiemy. Bong! O, jest, mamy typa. Bardzo mi się podoba, dopiero teraz zauważyłem, jaką Pike ma chustę na ryju, że to takie niby zęby rekina. Trochę mi się kojarzy z takimi wszystkimi pseudo-cool maseczkami, które były sprzedawane na początku pandemii. Co ciekawe, jak to wyjdzie w sumie, że on do nich dołączy, bo wiem, że on będzie jako grywalna postać. O, wkurwił się, co się dzieje? Co? On ją na szczała załatwił. Mamy to, dobra. I teraz mu takiego gonga wypierdolimy, że się nie pozbiera chłop. Bong! O nie, ale mi wyjebał. Co, zdechła, naprawdę? Lol. Czy to już kanon? Dobra. Ale wstała, pozbierała się. Ale spierdolił. Buru Grotto. Co to kurwa, co to było? Zaraz przyjdą jakieś chore pojebi i zaczną ich shipować. Wiecie, że popłyną na rej. W sumie oni bardziej przypominają jakieś rodzeństwo. Co prawda kolor skóry się nie zgadza, ale masywność już tak. Dobra, to jest chyba miejsce, w którym będzie można skończyć. Nie wiem w sumie, czy robić całą serię z tego. Jeśli dotarliście do tego miejsca aż na filmie, to możecie napisać, czy chcecie, czy nie. Ciepło dziękuję za oglądanie. Zapraszam na wszystkie socjale załączone w opisie. I do następnego. Cześć!